renesans. To czasy burzliwego rozwoju sztuki i nauki. Czas wielkich odkryć geograficznych. A także prawdziwego kultu starożytności. Właśnie w tej epoce przyszło żyć Janowi Kochanowskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich poetów. Urodził się 6 czerwca 1530 roku w Sycynie, koło Zwolenia. Pochodził ze szlacheckiej rodziny Kochanowskich Herbu Korwin. Był synem Piotra Kochanowskiego i Anny Białaczowskiej. Jego bogate życie możemy podzielić na trzy części. Okres edukacji i podróży w młodości, okres dworski oraz okres czarnoleski. Jan Kochanowski rozpoczął swoją edukację na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej, mając zaledwie 14 lat. Później studiował także w Niemczech, we Włoszech na Uniwersytecie w Padwie oraz w Królewcu. Podróże i kontakty z uczonymi i humanistami z całej Europy dały Kochanowskiemu wiedzę filologiczną, humanistyczną oraz wprawę literacką, którą widocznie wykorzystywał w swoich utworach. To właśnie w tym okresie powstała pieśń 25. Czego chcesz od nas, Panie? Po skończeniu nauki kilka lat przebywał na dworach m.in. biskupa Krakowa, Filipa Padniewskiego i Jana Firleja. Dzięki poparciu Piotra Myszkowskiego, Kochanowski dostał się na dwór króla Zygmunta Augusta. Interesował się polityką. Służył swemu władcy podczas burzliwych narad sejmowych. W niedługim czasie przyjął także niższe święcenia kapłańskie. Zrzekł się ich jednak, biorąc ślub z Dorotą Podlowską. Wtedy to zamieszkał w Czarnolesie. Ze swoją żoną miał 6 córek i 1 syna. Pędził żywot szczęśliwego ojca licznej rodziny. To szczęście zmąciła śmierć córek Kochanowskiego, Urszuli i Hanny. Odejście pierwszej z nich skłoniło go do napisania trenów, w których wyraża on żal i rozpacz po śmierci córki. Oprócz nich w okresie czarnoleskim powstała również odprawa posłów greckich. Pisał też Dawidów, Jezda do Moskwy. Poza tym Kochanowski napisał około 500 fraszek, a także inne utwory.
Poeta zmarł nagle w wieku 54 lat, prawdopodobnie na zawał. Został pochowany w Zwoleniu, gdzie do dziś znajduje się nagrobek z jego wizerunkiem. Obszerna twórczość Jana Kochanowskiego nie tylko wzbogaciła literaturę polską o nowe gatunki wiersza, ale i przyczyniła się do powstania nowoczesnego języka polskiego. Sam poeta był świadomy niezwykłego talentu i wartości swojej poezji. Napisał o sobie tak: i wdarłem się na skalę pięknej Kaliopy, gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy. Yeah.